To pierwsze pytanie, jak ocenia Pan funkcjonowanie dzielnic jako jednostek pomocniczych gmin miejskich w Polsce? Jeżeli zna Pan jakieś, nie wiem, porównanie albo jak to wygląda? Znaczy, no, jeśli mam porównywać w skali Polski, a bardzo ich wady, zalety, jak to na pewno jakąś tam różnicę należy dostrzec. No, akurat jest mi o tyle łatwo to zrobić, że nie dużo przed Pani był u nas profesor z Warszawy, nie pamiętam nazwiska, i robił takie badania właśnie jednostek pomocniczych miasta w różnych miastach. Tam była chyba Gdynia, Olsztyn, Kraków. I do nas przyjechał po już wizycie w Olsztynie, jeszcze w jakimś jednym mieście, i mówił, że dla niego to dzielnicy w Krakowie to inny świat niż gdzie indziej jako jednostki pomocnicza, ze względu na wielkość, wielkość budżetu, wielkość mieszkańców, znaczy powierzchni i liczbę mieszkańców. I myślę, że to właśnie taka różnica powstała. Znaczy dzielnice w Krakowie wykraczają trochę poza taki chyba standardowy obraz jednostki pomocniczej, jaką sobie wymyślił ustawodawca, ale funkcjonują w ramach takiej właśnie ustawy, jaka jest to samorządowe. Rozumiem. Drugie pytanie, jaki jest Pana zdaniem największy problem w funkcjonowaniu tych dzielnic, właśnie może na poziomie ustawowym, albo też prawnym? Problem w funkcjonowaniu dzielnic, no. O ile jest? Nie wiem, nawet może inaczej, na to chciał powiedzieć, albo inaczej zadać pytanie, bo problemu funkcjonowania dzielnicy nie ma, bo ona funkcjonuje w określonych ramach i no i sprawdza się w ramach tego, jak ma funkcjonować, tak funkcjonuje i jest ok. Czyli proceduralnie nie ma jakichś problemów, tak, że nie funkcjonuje, że to szwankuje, że tamto szwankuje. Problem leży raczej gdzie indziej. Problem nazywa się, czy aby na pewno powinien być takie kompetencje w dzielnicach, jakie są, albo czy powinny być w taki sposób realizowane, jakie są. Tutaj pewnie to jest kwestia poglądu, bo dla jednych to będzie likwidacja dzielnic, bo za mało wnoszą albo za mało mają styczności z mieszkańcem, a dla drugich dokładnie przeciwnie, czyli będzie świetna komunikacja z mieszkańcem. Świetna okazja do komunikacji, bo to czy jest, czy nie, to dużo zależy od danej dzielnicy, w mojej ocenie. Także można byłoby na pewno zastanowić się nad formułą dzielnic, tak aby jeszcze lepiej spełniały rolę łącznika między miastem, czy też organami miasta, a obywatelem. Natomiast w ramach, jakie są narzucone obecnie, dzielnica funkcjonuje poprawnie, bo funkcjonuje w ramach tych możliwości, jakie ma. A czy partie polityczne mają jakikolwiek wpływ według Pana na funkcjonowanie dzielnic? Chodzi mi właśnie tutaj też to pytanie, które się powtórzy już konkretnie, jeśli chodzi o Radę, ale to właśnie tak, jakie stworzenie jest bardziej horyzontalne, perspektywiczne, jeżeli chodzi o to, jakby Polskę, o ile tak było. Polskę? Jakie ma znaczenie funkcjonowanie partii? Tyle, na ile Pan się to przez pryzmat mogę powiedzieć, tak, no bo nie orientuję się w innych miastach. Miałem jakieś kontakty z znajomymi z Gdańska, którzy tam też udzielali w radach jakichś właśnie takich jednostkach pomocniczych. I tam to miało taki bardziej wymiar folklorystyczny, czyli przychodziło kilka osób z osiedla, jakieś tam radzili, mieli budżet rzędu 3000 na rok i to w ogóle z ich opisu wyglądało tak naprawdę jak takie, tak jest śmieszne jakieś zebranie. Natomiast w Krakowie to nabiera trochę innej skali, bo budżet dzielnicy jest niższy 1000 do 3,5 miliona naszej na przykład. I to są zupełnie inne środki już. Więc znaczenie tych środków i każdej osoby, która może zadecydować się o nich w dystrybucji, czyli każdego radnego, jest znacznie wyższe. Stąd też pewnie partie polityczne się interesują wyborami w dzielnicach. I na pewno to ma miejsce, choć zapewne ma to miejsce w różnym natężeniu, w zależności od konkretnego ugrupowania. No i tak nie ciężko zauważyć przy wyborach do dzielnic, że pojawiają się osoby, które posiadają szyld danego ugrupowania i je reprezentują. Natomiast na dalsze losy podejmowanych decyzji w dzielnicach partii politycznych, przynajmniej przez pryzmat przykładu naszej dzielnicy, wpływu nie mają bezpośredniego, to znaczy nikt nikomu nie narzuca żadnych decyzji. Decydują tylko i wyłącznie radni na sali. Nie ma sterowania z drugiego krzesła czy jakichś takich rzeczy, które mogą sobie wyobrażać.
choć część osób na sali, a może nawet czasem większość, w zależności od dzielnicy, może reprezentować daną partię polityczną. Więc jeśli rozumiemy to przez pryzmat tego, że podejmują decyzje osoby, które są w partii politycznej, no to partia polityczna ma wpływ, ale jeśli chcemy to rozumieć przez pryzmat sterowania przez partię daną dzielnicą, bądź wpływania na jej decyzje, to takich sytuacji nie ma. Następne pytanie. Co by Pan zmienił, aby dzielnice jednostki połączenia funkcjonowały lepiej? Czy coś da się zmienić? No, wręcz trzeba coś zmienić, a co to tak naprawdę pewnie jakaś dyskusja już się toczy w mniej lub bardziej nasilonym stopniu od jakiegoś czasu. Zresztą była odwoływana wydaje się przy poprzednich wyborach samorządowych. I tak ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby zmienić formę dzielnic, zmniejszając ich liczbę, ale zwiększając ich kompetencje, czy też możliwości realnego wpływu na rzeczywistość. Bo przykładowo, nie licząc roku bieżącego, co roku w poprzedniej kadencji i w tej, na zadanie pod tytułem budowa dróg, chodników i oświetlenia, dzielnica nasza miała 400 tysięcy. Gdzie budowa chodnika 100-metrowego to jest to 400 tysięcy, a jeśli chcemy zbudować drogę, która ma 200 metrów, to to jest 1,5 miliona. Więc łatwo sobie odpowiedzieć, jakie możliwości w zakresie budowy dróg, chodników i oświetlenia na dzielnicę każda. Im mniejsza, tym ma mniejsze. Co prawda te proporcje nie spadają aż tak, nie są tak mocno skorelowane do liczby mieszkańców, czy też powierzchni dzielnicy, ale w pewnym stopniu są. Różnica nie jest duża, ale różnica nie są różnice kwoty. I teraz, gdy mieszkaniec pisze pismo do ZIKIT-u przykładowo, który zajmuje się utrzymaniem dróg, o to, że ma drogę szutrową, odkąd się wprowadził, to trwa 15 lat i potrzebuje mieć asfaltową, to dostaje pismo z odpowiedzią, że rady dzielnicy dysponują środkami na budowę dróg. No i to jest czysta hipokryzja. To w tym momencie jest tylko po to, żeby obywatela zbyć i żeby mieć łatwy instrument wytłumaczenia, dlaczego nie powinien się tym przejmować urzędnik w danym urzędzie, który za coś odpowiedział. Oczywiście w tych granicach kompetencji, które są poza dzielnicą, często właśnie niestety tak to wygląda. Większe możliwości dzielnica ma może w remontach, łącznie na te zdania będą wydane 1,5 miliona złotych, ale jak sobie wyobrazić dzielnicę, która Kronik Białej, która ma 70 tysięcy mieszkańców i po wyłączeniu z Krakowa była czwartym miastem w województwie, no to te środki są dość śmieszne. Bo to jest takie porównanie, które teraz rzuciłem, ale tak naprawdę to w jakiś sposób obrazuje, ile tu mieszka mieszkańców i jaka to jest powierzchnia, że ich wszystko tu mieści. Więc jeśli tak, no to dlaczego takie są środki na to, tak? Szczególnie, że budżet miasta to jest 3,5 miliarda złotych, tak? Jasne, są wiele problemów. Budżet to nie jest tylko to, co się dostaje, prawda? Przychodów typu podatki, ale też jakieś dochody inne niż własne stanowią nawet większość tego budżetu miejskiego, prawda? Czyli tam subwencje z państwa, czy zadania powierzone itd. No niemniej, można byłoby się zastanowić nad racjonalną i ostrożną reformą w kierunku zwiększania kompetencji, czy też ich powierzchni, tak żeby na przykład było dzielnic połowę mniej. Były wtedy około 100 tysięcy, nawet mniej więcej średnio by tak chodziło, prawda? Może trochę mniej, w zależności od dzielnicy, ale dysponowałyby nie takimi środkami jak teraz, nie takimi środkami jak te dzielnice, które by się połączyły, ale na przykład jeszcze zwiększonymi środkami. Można byłoby się zastanowić nad tym, aby pewne elementy biurokratyczne i machiny, te, które najczęściej spotykają obywatela, mogły się znajdować w takich placówkach jak tu, prawda? Żeby tu siedział urzędnik, który wydaje dowody osobiste, czy załatwia sprawy od samochodu, żeby ktoś nie musiał jechać, załóżmy, nie każda dzielnica jest daleko od centrum, prawda? A niektórzy mają daleko. Jak ktoś jedzie z Pogórek Tynieckich na Powstańców, żeby odebrać prawo jazdy, to jak zły termin wybierze, to pojedzie z godziny albo dłużej. Pewne rzeczy mogłyby być po prostu bliżej obywatela i to mogłoby lepiej funkcjonować nawet przez pryzmat tego, że urzędnik, który czasem jeździ w teren, prawda? Jest centralny pan z ZIKIT-u, inspektor jedzie, żeby sprawdzić, jak postępują prace remontowe w dzielnicy. To on tu musi dojechać i on musi wrócić. I ile czasu na to trwa? Ktoś powie, że oczywiście trzeba byłoby tu zatrudnić człowieka, prawda?
że nie byłoby dla niego obszaru zastępstwa, że to mogło generować koszty, ale podejrzewam, że jakby je dobrze policzyć, to wcale nie musiałoby wzrosnąć tak dużo, właśnie przez pryzmat oszczędności w czasie, jakim się porusza. Mm-hmm. Że ten człowiek mógłby wykonywać jeszcze jakieś inne obowiązki, bo tak naprawdę wcale nie musiałby poświęcać tego czasu na podróż, bo byłby dla niej. No, szereg takich rzeczy i właśnie pod tym kątem w ten sposób, ale zastrzegam, że to nie jest pomysł stuprocentowy, to znaczy nie mam pewności, że to byłoby optymalne rozwiązanie, bo to trzeba po prostu sprawdzić, przeanalizować, zbadać i tak dalej. No, jednoosobowo i w tym czasie to się nie da. Oczywiście, że tak. A jak pan ocenia funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Znaczy, czy są jakieś problemy w funkcjonowaniu, czy jakieś błędy, czy jakoś się rozwiązuje, ile takie rzeczy występują? Czy są czasem jakieś kurioza formalne, prawda? Tam. Przykładowo uchwały muszą być odpowiednio wcześniej zgłaszane do porządku obrad, aby nie musiały być wprowadzane w trybie pilnym, ale też opinie pewne przychodzą, nie wiem, kilka dni przed sesją i tak naprawdę posiedzenia komisji musiałyby się odbywać praktycznie dwa razy w tygodniu, żeby to wszystko obsłużyć w takim czasie szczytu, prawda, albo na tydzień. I też prawdopodobnie nie udawałoby się prowadzić wszystkie w normalnym trybie i to prowadzi, że czas, który jest przewidziany na wprowadzenie uchwały w sposób normalny jest na tyle odległy od sesji, że powoduje, że większość uchwał prowadzi się w trybie nagłym i to wydłuża procedurę całą, trzeba to dodatkowo przegłosowywać na sesji i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście ma to na celu to, żeby teoretycznie radni mieli szansę się zapoznać z projektami, dlatego to będzie odpowiednio wcześniej. Myślę, że tak myślała osoba, która to pisała, przy czym nie wzięła pod uwagę tego, że ci radni się nie zapoznają w ogóle, albo jeszcze mniej się zapoznają z tematem, gdy będą mieć to w ostatniej chwili, a do tego się to wtedy sprowadza. No, więc powiedzmy, że czasem występują jakieś proceduralne, kuriozalne sytuacje typu środki przeznaczone dla dzielnicy na remonty, są w budżecie, który jest uchwalony na początku roku, ale środki są przekazywane zarządzeniem prezydenta do jednostki realizującej. No i takie zarządzenie prezydenta jest niepodpisywane aż do lipca, załóżmy. W lipcu się przekazuje te środki, więc roboty startują w sierpniu. I tak jak my w chwili obecnej, w połowie sierpnia zaczęliśmy realizację remontów. Remontujemy dalej w tym momencie, w październiku jeszcze będziemy remontować. Mam nadzieję, że już nie skończymy. Rok wcześniej skończyliśmy w grudniu, bo przyszły te pieniądze jeszcze później. A uchwałę odnośnie tego, co trzeba remontować w przyszłym roku, trzeba podejmować w sierpniu, na przełomie sierpnia i września, prawda? Więc to bardzo utrudnia możliwość bycia konsekwentnym. Czyli jeśli się podejmuje listę rankingową, załóżmy 10 zadań, albo uda się zrealizować z nich 7, to żeby te 3 były na pierwszych 3 miejscach, załóżmy, jeśli się być konsekwentnym, to pasowałoby wiedzieć, że to one na pewno się nie zrealizują, a przy takim systemie pracy jest to niemożliwe. No bo my nie będziemy wiedzieć dość długo, kiedy to się stanie. Więc tym samym potem pojawia się konieczność licznych korekt uchwał i czasem się podejmuje uchwały, korektę uchwały do korekty uchwały, która jest korektą uchwały i w ogóle czapki z wyprzednim kto wie na sali, jaką, o czym w ogóle rozmawia. Oczywiście można z tego wyrwać i my tak dobrze staramy się przygotować materiał taki albo pogrzebowy uchwała po uchwale, albo zbiorczy, żeby było wiadomo, o co chodzi. Nie ma faktu, że to taki trochę bezsensowna sytuacja się tworzy. Okej. A czy partie polityczne mają wpływ na funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Pana zdaniem? Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, czyli nie sterują dzielnicami partie polityczne, działają w nich radni, którzy czasem reprezentują partię polityczną, bo są też radni bezpartyjni i często partie polityczne mają swoich członków w zarządach dzielnic, ale nie sterują dzielnicami sterowania odgórnego. Czy może odgórnie, przepraszam, że powiem jeszcze się pytam, ale jeszcze te narzędzia sobie dopracowujemy. Tak ja właśnie zaznaczyłem na początku, że one się mogą wydawać, że są w pewnych kwestiach podobne. Pomieszane, czy właśnie... Wręcz były chyba identyczne, ale to nic. Bo tutaj są te trzy poziomy ogólne, szczegółowe, a że Państwo bazujecie głównie na swoim poziomie, tym lokalnym, więc to się powtarza się rzeczy. Ja to rozumiem, prawda? No.
No i siódme pytanie. To pierwsze pytanie było, czy w Polsce mają wpływ, tak? Tak. No to w Polsce myślę, że dużo mniejszy niż w Krakowie by mogły mieć, bo tutaj jest poziom zainteresowania większy. No bo jest większy budżet, prawda? Większe możliwości, większy sens interesowania się tematem. Bo przykładowo, jeśli rada dzielnicy jest kierowana przez partię X, ale nieszczęśliwie reprezentujący radni tą partię są oszołomami, no i robią same głupoty, to rzutuje na wizerunek partii. A gdy to jest na osiedlu 5-tysięcznym, to może nie być zbyt interesujące, ale jeśli to jest w 50-80-tysięcznej dzielnicy, to może budzi niepokój kogoś, prawda? To wtedy ma większy sens. I tutaj jak Pan zauważył, tutaj też podobne pytanie. Co by Pan zmienił, aby dzielnice w Krakowie funkcjonowały lepiej? Czyli właśnie pytanie o to, jak funkcjonują, a teraz... No to wcześniej, jak funkcjonują w Krakowie, tak? Tak, już konkretnie w Krakowie. Czy co by Pan zmienił? Aha, przedtem było ogólnie, tak? Tak. No to ogólnie trzeba powiedzieć, że w ogóle trzeba się stanąć tę drugą ustawą samorządową w kontekście jednostek pomocniczych, a w Krakowie to jest większa część mojej wypowiedzi poprzedniej, bo tak. Ona się głównie odnosiła do Krakowa. No, to jest zrozumiałe, takie jest moje doświadczenie. Mm-hmm. I teraz pytania dotyczące już własnej dzielnicy. Jak ocenia Pan funkcjonowanie swojej rady dzielnicy? I co można było poprawić, o ile by było coś możliwego do poprawienia oczywiście? Nie, zawsze można się poprawić. Jeśli wtedy jeszcze nie ma nic do poprawić, znaczy, że właśnie nie trzeba go poprawić. Na pewno można byłoby zwiększyć aktywność niektórych radnych, bo jest tutaj duża gradacja, niektórzy są bardzo aktywni, inni trochę mniej, a jeszcze inni bardzo mało. Ma to też po części odzwierciedlenie w tym, co się dzieje później, czyli w podziale środków, no bo wiadomo, że aktywny radny jest w stanie więcej wywalczyć ze swojego okręgu, czy też jest w stanie znać szerszą perspektywę i spojrzeć na pewne rzeczy w sposób mniej oderwany od rzeczywistości. To jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz, można byłoby na pewno próbować poprawić komunikację z mieszkańcami, przy czym Rada Dzielnicy ma na komunikację z mieszkańcami 10% środków z zadań priorytetowych, a środki priorytetowe są rozdzielane porówno przez każdą dzielnicę. Każda dzielnica ma określoną kwotę. W tym roku uderzy to 552 tysiące. I tak, dzielnica, która ma 20 tysięcy, ma w ten sposób 52 tysiące na komunikację z mieszkańcami, i dzielnica, która ma 70, ma 52 tysiące na komunikację z mieszkańcami. No i tutaj zaczynają się pojawiać problemy, bo jeśli my na przykład byśmy chcieli, próbujemy to robić, kolportować gazetkę dzielnicową do skrzynek, od tego podjęliśmy taką próbę, to musimy mieć ten nakład minimum 25 tysięcy, żeby skolportować większość do skrzynek, a pozostałą część w takie punkty, żeby ci, którzy nie dostaną do skrzynek, mogli ją odebrać. A dzielnica, która ma 20 tysięcy w ogóle mieszkańców, no to punkt są na tak mało, że w ogóle koszty inwestowania w taki materiał są niesumienne. No, zupełnie inna bajka. Więc tutaj to jest kolejna rzecz. I ona tak jakby mówi o kolejnej rzeczy, które można było poprawić w radach dzielnic, ale od góry, tak powiedzmy, patrząc z budżetu miasta, czy z perspektywy całego miasta. Czyli urealnić sposób przeliczania środków. Bo niestety algorytmy, które zostały stworzone, no mają już swój czas i powoli zaczynają się nie sprawdzać. A dysproporcje między dzielnicami rosną, a to nie ma odzwierciedlenia w skali budżetu w tych kwotach. To jest kolejna rzecz. I osobiście chciałbym poprawić taką skuteczność załatwiania pewnych kwestii, które często nie zależą od nas. Czyli na przykład mieszkańcy zwracają się z problemem dotyczącym koszenia trawników, prawda? No ale za koszenie trawy odpowiada kiedyś zarząd budynków komunalnych, odpowiada ZIKI, jest problem z finansami, więc koszenie tylko dwa razy w roku. Oczywiście jest to, że możemy dopłacić do tego, no to pojawia się pytanie wtedy z czego, no i to wszystko się tak zapętla. Zmienia to faktu, że jest wiele takich właśnie kwestii, których mieszkańcy zwracają się do nas, bądź czasem nie wiedzą, że to nie są nasze kompetencje, jak na przykład kwestie związane z spalaniem śmieci w domach. Mieszkańcy często, nie każdy, ale sporo mieszkańców, no takie
poczucie, że jeśli ktoś nie padł węglem tylko śmieciami, to my możemy coś z tym zrobić, możemy to wyrównować. A jedną rzecz, jaką możemy zrobić, to zgłosić to do straży miejskiej i poczekać, jakie będą efekty tej pracy. I takie rzeczy trochę podobne, bo można byłoby to jakoś może skutecznie załatwiać, ale tutaj pewnie szmakuje trochę komunikacja z wydziałami. Chociaż ona jest różna w zależności od wydziału, bo na przykład wydziałem pracy z 9 z nich i tu pracuje nam się bardzo dobrze. Z dyrektorem od komunikacji, gdzie bardzo dobrze on się współpracuje. Ogólnie z dyrekcjami tych urzędów często się współpracuje dobrze, ale są przykładowo taki pan inspektor od oznakowania dróg, no to jest naprawdę wyzwanie. I to są takie drobne rzeczy, ale to są rzeczy, które dotyczą właściwie nie tylko dzielnic, ale ogólnie tkanki miejskiej rozumianej przez urzędy. Bo też właśnie chcemy panu zabierać czasu poza tym, który nam został. Nie, ja spróbujmy to jakoś tak. Bo wiemy, że pan ma dużo na ten czas, po prostu też nie chcemy podobać. Możemy prosić do rzeczy, nie ma problemu. Okej, teraz pytanie, jak ocenia pan funkcjonowanie komisji? Rad z komisji, które funkcjonują w ramach rady, tak? Czy ma pan jakieś zdanie, czy one są w porządku, czy one będą funkcjonować lepiej, czy funkcjonują bardzo dobrze, albo czy też może kompetencje mają źle rozłożone? Nie tyle, gdy mają tyle złożone kompetencje, to z kompetencji wynika, że mają różne natury. Przykładowo Komisja Infrastruktury opiniuje wnioski o warunki zabudowy i tych spływa stosunkowo dużo, a na przykład Komisja, dajmy na to, załóżmy sportu, ma mniejszą intensywność prac, bo ona wychodzi z własną inicjatywą, organizuje turnieje sportowe, jeździ tam na przeglądy placówek, które są albo posiadaniem gminy, albo są dzierżawione od gminy i zajmują się rekreacją lub sportem. A jeszcze inny poziom prac jest założony w Komisji do Spraw Społecznych, gdzie sprawy może są monotematyczne, ale zawsze wiążą się z koniecznością kontaktu z działem mieszkalnictwa, działem z policją, z strażą miejską. Także różna jest intensywność prac tych komisji. Natomiast te, które są najbardziej ułożone, szczęśliwie działają najlepiej. Może dlatego, że mają największą szansę sprawdzić się, bo mają co robić, prawda? Ale nie możemy jako ogólnie narzekać na funkcjonowanie komisji. Choć zawsze mogło być trochę lepiej. Mogłyby w pewnych kwestiach chodzić z większą inicjatywą, bądź angażować nie tylko przewodniczącego w głównej mierze, ale też członków. Na przykład u nas w Komisji Infrastruktury sporo członków się mocno angażuje w pracę komisji, natomiast w komisji, załóżmy, no i jakiejkolwiek innej, zawsze jest trochę mniej, bo najwięcej się angażują członkowie tej komisji. Nie mówię, że w nich nie wiem, że mamy tutaj właśnie obowiązek Komisja Spraw Bezpieczeństwa i na nim przychodzi Straż Miejska, Policja, czasem Straż Pożarna i tam ratunki dość szybko zawsze powiedzmy działają. Rzeczywiście jakieś efekty tej współpracy z Policją i Strażą Miejską są. Okej. Teraz już pytanie numer 10. Jak ocenia pan pracę radnych w dzielnicy? Czy to jest też pan pośrednio i... Poszczególnych radnych, tak? Tak. Tak, przekrojowo. Chyba, że są jakieś takie przypadki, kiedy są one warte opisania. Nie, to indywidualnie nie widziałem, że mówicie, czy na pewno robić. Czy właśnie to jest taki przekrój? Natomiast w ogóle trzeba zacząć od tego, że doradcy dzielnic sporą dostępność, możliwość startowania, bo nie trzeba zrobić dużo podpisów, wydaje się to dość proste, nie trzeba robić wielkich kampanii, nie trzeba wcale mieć rzeczywiście komitetów i wsparcia organizacji. Mogą startować prawie wszyscy, tak to jest najbardziej dostępne mieszkanie. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem na pewno jest to, że w ten sposób to nie ogranicza, jeśli ktoś to ma trochę zapału, to może spróbować swoich sił. Minusem jest to, że wśród radnych można zaobserwować bardzo różny poziom nie chciałbym przypomnieć czego, no generalnie różny poziom, zachowanie. Między innymi intelektualne i zachowanie również.
stan wiedzy też, czy doświadczeń życiowych. I to powoduje, że no, ocena tych pracy radnego jako takiej, no nie wiem, że w naszej dzielnicy, czy w tej kadencji, czy w poprzedniej, bo poprzedniej również byłem radnym, więc obserwacje właściwie poczyniłem już wtedy. Tak naprawdę są radni, którzy świetnie pewne rzeczy rozumieją, bo mają z nimi styczność, bo potrafią sobie to wyobrazić, a są tacy, którzy patrzą tak jak pan ciągnący powóz ma klatki i jedzie do przodu, za bardzo nie wyobrażając sobie tego, co się dzieje naokoło, albo co może się zdarzyć, kiedy zrobimy jakąś rzecz, bo ona zawsze ma jakąś swoją kontrakcję. No i są też, to jest taki, powiedzmy, jeden główny podział, ale myślę, że on ma miejsce w każdej instancji gremialnej, typu tam Rada Miasta i wyżej Sejm pewnie też. Choć tam jest to pewnie mniej widoczne, albo mniej rzuca się w oczy. Natomiast jeszcze można dokonywać takiego podziału radnych, moim zdaniem, na konstruktywnych i obstrukcyjnych. Radni konstruktywni to niezależnie, czy kogoś popierają, czy nie popierają, czy zgadzają się z tym, kto czym się zajmuje w dzielnicy, to w momencie, gdy mamy dyskusję merytoryczną, bo jest sprawa ważna i obiektywnie powinna na niej zależeć każdemu, to głosują zgodnie z własnym rodzinnym sumieniem, popierając rzeczy, które nie zawsze są inicjatywą, czy też czasem są zbieżne z tymi, których oni nie lubią, nie akceptują personalnie, prawda? I to jest coś, co jest budujące, że potrafią się wznieść na nim trochę więcej niż pośrednki z klatkami. Natomiast są niestety też żadni obstrukcyjni, którzy nie zależy nie właściwie o czym się rozmawia, to mają stwierdzenie nie. Ewentualnie się wstrzymamy. Tak naprawdę to nie ma problemu jako takiego. To nie jest problem, który wpływa na funkcjonowanie całej Rady, ale może trochę byłaby bogatsza, gdyby wszyscy chcieli konstrukcyjnie pracować, a może tak. I teraz pytanie, które mnie nawet najbardziej chyba interesuje, to jest pytanie o zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy. Czy ich to interesuje, czy oni w ogóle tutaj przychodzą, pytają się, czy jakie pan ma doświadczenia z nimi, czy oni jakąś sam ze swoją inicjatywą wychodzą, czy... Nie, to różne jest. Zaangażowanie radnych, znaczy mieszkańców w Radę jest różne. Myślę, że to się wiąże z kilkoma rzeczami. Po pierwsze świadomością na temat tego, czy Rada istnieje, a tak to co może. Bo radni, znaczy mieszkańcy, którzy... Część mieszkańców w ogóle się nie pojawia, nie wie o funkcjonowaniu dzielnic, nie interesuje się, bądź się interesuje, uważa, że to jest niepotrzebne, nie chodzi na wybory, normalna przekrój społeczny, prawda? Normalna rzecz. Są tacy, którzy być może mieli kontakt z radą dzielnicy, ale mają negatywny na jakiś odbiór, bo nie udało się czegoś załatwić, bo ktoś ich źle potraktował, załóżmy. Nawet jeśli to miało miejsce ileś lat temu, to mogło ich skutecznie zaleźć, więc nie współpracują. Na pewno to są. Natomiast tych, którzy wiedzą o naszym istnieniu i jakoś chcą się w to włączyć bądź są zainteresowani, no to można ich podzielić też na takie grupy. Jednak są ludzie, którzy wiedzą doskonale czego chcą, nic z nimi nie interesuje i po prostu chcą to wymówić jak najbardziej zdecydowanie. Inna grupa to są tacy, którzy chcą się w coś włączyć, przychodzą, proponują jakieś rozwiązanie, pytają czy tak można, czy nie można. No i są ludzie, którzy może z jednej strony nie tyle wierzą w funkcjonalność dzielnicy, co mają poczucie, że dzielnica, mają to świadomość, że dzielnica jest na tyle duża i na tyle ma dużo problemów, że nie tylko przyjdą i zaangażują się poprzez zgłoszenie sprawy, czy tam zebranie odpowiedniej ilości podpisów osób zainteresowanych, ale też organizują jakąś swoją akcję. Tak na przykład było z Górką Narodową, gdzie powstała inicjatywa Górka Narodowa i oni robili pierw kampanię pod podatków w Krakowie, potem żeby nie płacić, tak, w związku z kampanią, żeby płacić. No i mieliśmy z nimi spotkanie, wytłumaczyliśmy pewne rzeczy, oni nam powiedzieli o swoich problemach, potem już udało się załatwić, powiedzieliśmy co się da załatwić przez dzielnicę, co się nie da załatwić, co się da w takiej perspektywie czasowej, to co trzeba załatwić przez Radę, więc przez inne jednostki. To też powiedzieliśmy, co się robi, ile to może trwać i tak dalej, co jest grane, co nie. No i przyniosło to nawet swój jakiś tam pozytywny
oddźwięk z kilku powodów, bo po pierwsze ludzie zaczęli tam wiedzieć, część przynajmniej tych, co się zainteresowała, z czym mogą gdzie pójść i to teraz skutecznie w miarę robią, bo już nie wszystkim przychodzą do nas, a udają się teraz do miasta czy do konkretnego urzędu. Druga kwestia to jest no, pozytywny objaw tej kampanii pod tytułem w naszej dzielnicy, bo najwięcej jest bezwzględnie osób zarejestrowanych jako nowi podatnicy, a względnie mieliśmy tylko miejsce. Czyli w tej akcji? No, na pewno to trzeba łączyć z akcją. Oczywiście dzielnica jest na przykład duża, że hipokryzja było wyświetlenie, że to tylko grupa narodowa wybierni, ale myślę, że na pewno miała swój udział w tym, prawda? Więc to jest najbardziej dobre i konstruktywne. Natomiast z tych osób, które przychodzą, próbują coś załatwić w dzielnicy, jeszcze się dzielą na takie dwie grupy zdecydowanie. Jedna to jest taka, która nie ma pojęcia o tym, co można załatwić w dzielnicy, ale przychodzą, bo jesteśmy pierwsi na jej frontu, jak to się mówi, więc pierwsi przyjdą do nas. I czasem przychodzą właśnie sprawami, które bezpośrednio nie mam na nie wpływu, jak na przykład proszę tam ten sklep monopolowy przy ulicy X, bo tam coś tam, prawda? Oczywiście my się zainteresujemy, zgłosimy policji, zbierzemy jakiś materiał, wyślemy do wydziału, który przyznaje koncesję. No ale to jest tak naprawdę praca, i która nie zawsze ma efekty, no bo między nie może to nie jest nasze kompetencje bezpośrednio, ale staramy się coś pomóc. No i są tacy, którzy wiedzą doskonale, co chcą i wiedzą, że to można zrealizować w dzielnicy. No i próbują to osiągnąć. A jak ocenia Pan kontakt rady, komisji różnych rad z mieszkańcami? Mhm. Czyli i dostępność... Znaczy, dostępność jest taka, że komisje mają posiedzenia, które są ustalone wcześniej. Na pewno każdy mieszkaniec zainteresowany dostanie taką informację w sekretariacie. Mhm. Powinna ona być również na stronie internetowej. Mówię powinna, bo nie sprawdzam tego na co dzień, a administrator strony nie zawsze pewne rzeczy wrzuci na czas, czy... Zresztą mieliśmy ostatnio zmianę stron, tam pewne rzeczy jeszcze się dobywają. Także dostępność komisji jest, myślę, podobna jak sesji, bo też można przyjść na sesję i broni, i sesje są ustawione harmonogramem cały rok, z góry, godziny i tak dalej. Nie jest to w ogóle skrywane, aczkolwiek też nie jest jakoś specjalnie ogłaszane. Oczywiście w gazetce lokalnej, której tam nakład jest 25 tysięcy, jest informacja kiedy, co i tak dalej się odbywa. Natomiast nie cieszy się to tak dużym zainteresowaniem komisją. Oczywiście zdarzy się, że mieszkańcy przyjdą właśnie na komisję związaną z bezpieczeństwem, pojawią się, aby mieszkaniec, jeśli ma temat związany z mieszkaństwem bezpośrednio dotyczący, czyli zaopiniowania jego przedłużenia na innego lokalu socjalnego, to też się czasem zjawi, czy czasem i go przyjdzie do komisji infrastrukturalnej, ale to raczej na zasadzie osoba zainteresowana nawiązuje kontakt. I tak mieszkańcy za bardzo się nie interesują tematem. Zdarza się, że przychodzą na sesję, że się pojawiają. Najczęściej również w jakimś konkretnym celu, ale przeważnie to jest jakaś prośba, ale też zdarzyła się pani, która przyszła i podziękowała za jakąś tam naszą interwencję, że wierzyła w to, w sens zgłaszania czegokolwiek, bo szybko było i bym się rozpłakała, że nam było na sesji. No niemniej jakieś to zainteresowanie jest, ale głównie na zasadzie mam problem, mam sprawę, to się interesuje. Nie na zasadzie, co tu się dzieje, albo zobaczmy, czy oni to robią przejrzyście, czy robią to sensownie, czy są decyzje podejmowane w sposób roztropny, bezważne wydawane środki. To być może interesuje mieszkańca, ale nie na tyle, żeby sam tropił. Czyli czy z perspektywy Pana się nie byłoby takich inicjatyw oprócz tej, bo rozumiem, że ta Górka Narodowa, ona była przykładem takiej jakby w stosunku negatywnej kampanii. To była kampania społeczna, która miała na celu zainteresować problemami Górki Narodowej miasto Kraków. Okay. Natomiast ja oceniam osobiście całą akcję pozytywnie. Oczywiście zaczęli teoretycznie działanie negatywne, ale skończyło się pozytywnie i o to chodziło. Myślę, że im też o to chodziło, robią z nimi takie odniosłe wrażenie. I takie inicjatywy mi się nie wiem. No, i właśnie, i czy poza tą jedną inicjatywą, czy to jest w ogóle jakoś, nie wiem, czy często występuje, czy bardzo rzadko występuje, jakby jest tego. Czy inicjatyw na szerszą skalę społecznych, takich zupełnie oddolnych, to za dużo nie ma, prawda? Przy czym pojawiają się takie działania jak przykładowo
działalność prywatna, czy też społeczna, to myślę szczerze, że w klubach sportowych to różnie wygląda, ale są czy PKZ Wigę, która działa przy kościele, czy jakiś klub karatan, jeśli które nas wyrzucają z prośbą na przykład o opiniowanie wniosków, które składają później o dofinansowanie jako animatorzy sportu, żeby pozyskać środki. Są kluby sportowe, które na przykład współpracują z nami na zasadzie, że użyczają nam boisko, gdzie organizują turniej dla dzieci. I mniej więcej na tej zasadzie wygląda współpraca z partnerem społecznym. Na przykład mieliśmy fundację osób niepełnosprawnych, która pokazywała nam, jak czuje się osoba niepełnosprawna w mieście. I tak naprawdę super doświadczenie, myślę, że dające jakieś wyobrażenie temu, kto decyduje w środkach, przestaje patrzeć na pewne rzeczy jako zwykłe nieprzyjemne, a bardziej patrzy przez pryzmat tego, jak to rzeczywiście jest potrzebne. I to są raczej już takie kontakty punktowe, czyli powiedzmy konkretny cel, konkretna inicjatywa, spotkamy się tam z tym partnerem, jak coś współpracujemy i się schodzimy. Natomiast Górka, ta inicjatywa Górka Narodowa to jest bardziej inicjatywa, która się zrodziła tam oczywiście z potrzeb społecznych, wśród mieszkańców uderzyła w pewne miejsca, w pewne cele, ale ona trwa dalej się jakoś tam rozwija i oni sobie żyją swoim tak jakby życiem. Natomiast w innych wypadkach nie ma takich stricte społecznych, one są na bazie jakiejś skonstruowanej wcześniej działającej czy firmy, czy stowarzyszenia, mającego swoje cele. Nie za bardzo. Czyli jest bardziej zinstytucjonalizowana i w pewnym sensie formalna, tak. Bardziej o to chodzi. Tak, dobrze pan. A kolejne pytanie dotyczy współpracy dzielnicy z Radą Miasta. Jak przebiega, jak wygląda, jak pan ocenia? Z jednej strony można ocenić pozytywnie, to nie negatywnie. Już tu mam chwileczek. Pozytywnie można ocenić, bo przewodniczący Rady Miasta pan Kośmida organizuje spotkanie przewodniczących dzielnic, na poruszamy różne tematy, które nurtują dzielnice, które są przeszkodą. Przykładowo, często mieszkańcy się zgłaszają mówiąc, proszę Państwa, tu jest śmietnik, dlaczego tego nie posprząta gmina albo ktoś tam, prawda? I no, my chcąc odpowiedzieć, kto to ma posprzątać, powinniśmy wiedzieć, czyja to jest działka, prawda? Albo jeśli mieszkańcy mówią, proszę, czemu nie łączyć tego chodnika? My, żeby mu odpowiedzieć na to pytanie, musi wiedzieć, sprawdzić ten chodnik w ogóle z gminy. No bo nie sposób znać wszystkie działki, tysiące, więc to nie ma takiej możliwości. Przykładowo, to się wiąże z takim problemem, że umieszczamy zadanie na liście rankingowej, chcemy remontować chodnik, potem przychodzi informacja, że pierwsze 50 metrów jest do WAM-u, potem jest zakładu energetycznego, a potem przyjść tam i właściwie nie możemy tego ruszyć. A mieszkańcy już widzą uchwałę, mają spotkanie, na którym są pojawieni na chodniku i potem jest rozczarowanie. I to jest taki przykład, który poszliśmy dostępu do takich informacji. Nie udało się go rozwiązać w pełni, znaczy nie mamy takiego dostępu, żeby wejść tam i dziękuję, ale mamy możliwość, zostało wskazane adresem internetowym, gdzie można wejść, sprawdzić numer działki, a potem mamy kontakt do zgitu i szybką odpowiedź, czyja to jest działka. I to już jakoś funkcjonuje, prawda? I takie drobne rzeczy udaje się załatwić na tych spotkaniach, czy na przykład podział środków, dyskusja o tym, czy właśnie sprawa uruchamiania środków to naciski przez właśnie taki nieformalny konwent przewodniczący, bo formalny powinien sprawować prezydent rad dzielnic i to ma swój sens i ta współpraca na tym poziomie jest fajna. Na pewno też w porządku układa się z niektórymi komisjami, zawsze dostajemy zaproszenia na komisję. Przykładowo jest komisja Dominika Sikorca, który tam prowadzi między innymi kwestie związane z statutem dzielnic, funkcjonowaniem dzielnic. I tam też może przyjść, włączyć się w tę pracę, jeśli ktoś ma taką ochotę, prawda? Czyli jest wycięta ta ręka, nikomu nie narzuca. Natomiast, no i oczywiście jest kwestia jeszcze współpracy na zasadzie wyborów. Ona też funkcjonuje. Ona też jest i układa się nawet. Czy my nie robimy żadnych problemów, też żadne może przyjść pełnić drzwi tutaj, akurat składa się tak, że... W sensie miasta, radne miasto. Tak, z naszego okręgu, bo jest spoza naszego okręgu, to już nie jest takie oczywiste, żeby tu przychodził. A natomiast miejsce publiczne to nie jest tak, że nie może, prawda? Natomiast korzystają z tego bodajże trzej radni i jakoś ta sytuacja się układa. Natomiast mogłaby się układać, jeśli chodzi o pewne zadania, czyli radni danej dzielnicy. Okręgi miejskie są podzielone, tak się zazwyczaj są dwie, czasem trzy dzielnice.
często oni interesują się danym tematem, ale niekoniecznie tym, który jest z punktu widzenia dzielnicy, czy radnych dzielnicy, tym, który jest najważniejszy. To wynika to z różnych rzeczy. Dany radny na przykład bardziej związany ze środowiskiem mieszkającym w danej części dzielnicy i próbuje tam coś zrealizować, a to na pewno obszar jest zamieszkiwany przez 2% dzielnicy, a potrzebowałbym zrobić na przykład jedną drugi, która coś obsługuje 30-40% dzielnicy. I tutaj ta współpraca już trochę szwankuje, bo to chodzi do konkretów, to chodzi do wydawania kasy i do tego, kto co zrobi i czym się potem pochwali. To trochę tak funkcjonuje. Może nie na zasadzie takiej, że to jest konkurencja, bo to nie ma coś takiego i też nie ma problemu w tym, że jak radny miasta pomoże, to nie jest dla niego minus, ale często nie idzie to dokładnie w parze z wyobrażeniem tym, które jest w dzielnicy. Nie oceniam tego zupełnie negatywnie, bo czasem dzielnica może się mylić. Oczywiście pewnie każdy dzielnicy się nie myli, ale może się mylić, trzeba zrobić taką myśl, przy czym można by tu postawić się przekontrolować więcej tych zadań wprowadzić do budżetu miejskiego, bo są za duże na budżety dzielnicy, typu tak jak ta budowa dróg, prawda? Gdzie kosztuje coś 1,5 miliona, to jest połowa naszego budżetu, a nie będziemy budować drogi dla kilku tysięcy mieszkańców, jest 70 tysięcy mieszkańców dzielnicy i to jest połowa naszego budżetu, a cały na drogi właściwie. No. Tak, kolejne pytanie, właściwie podobno jest, że pytanie dotyczy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Mhm. No to z urzędem współpraca dzieli się na dwa typy. Współpraca strona formalna konieczna, czyli przesyłanie uchwał, odpowiedzi na pisma i tak dalej, czyli oni nam wysyłają do zatrzymywania i tak dalej, czyli to, co jest konieczne. No i to funkcjonuje tak, jak ma funkcjonować, bo jest napisane dokładnie procedura i się ją wypełnia, prawda? Natomiast jeszcze ta część, która jest taka bardziej wrażliwa, czyli petent przychodzi do nas na problem i my to wysyłamy dalej. No i tutaj nie zawsze jest pozytywne odbicie. Oczywiście często się to nie mieści w budżecie jednostki. Chciałbym wierzyć, że to zawsze tak, że się mieści w budżecie jednostki, a nie jest tak, że jest budżet jednostki, to jest zadanie inaczej, a to zadanie nie jest przed petem, prawda? Mimo, że jest na przykład dużo zgłoszeń i do danego urzędu i do nas do dzielnicy. Natomiast tu właśnie można byłoby coś tam poprawić, tą współpracę trochę, chociaż mój obraz jako radnego z poprzedniej kadencji był bardzo negatywny w takiej współpracy. Tej, jak Państwo mają jakąś chęć albo jakieś współpracy z Urzędem Miasta na zasadzie wychodzimy z inicjatywą, potrzebą, kreską. Natomiast z punktu widzenia zarządu i tam przewodniczącego dzielnicy, to ten obraz trochę ewoluował. To znaczy, jako radny nie dostrzegałem tego, że jest próba nawiązania tego kontaktu i jaka jest odpowiedź na ten kontakt. Zawsze to wyglądało dla mnie tak, że my próbujemy, oni się nie odzywają, mają tu gdzieś, albo zbywają nas. Natomiast z punktu widzenia przewodniczącego dzielnicy widzę to tak, że często nawiązujemy kontakt, prawie zawsze jest jakieś zainteresowanie tematem. Stosunkowo, no może nie. Czasem się udaje, czasem się nie udaje pewne rzeczy osiągnąć, ale często to wynika z niemożności danej instytucji niż ze złej woli i jakichś kładzenia specjalnych kłótni. Aczkolwiek zdarzają się i takie przypadki, natomiast mam nadzieję, że to są odosobnione, bo do końca nie jesteśmy w stanie coś powiedzieć, ale ten obraz taki negatywny, trochę ewoluowany, taki bardziej pozytywny, jest taki trochę neutralny. To znaczy wiem, że są tam osoby, które będą naszym partnerem, sojusznikiem w załatwieniu spraw, które są potrzebne mieszkańcom, ale wiem, że czasem może to napotkać na opór i siłę. Czasem po prostu dobrej woli brakuje, bo są rzeczy, które można zrobić nawet nie angażując tych samych środków, bądź podchodząc do tematu trochę inaczej. Ale to już jest sprawa indywidualna, zależy od osoby, nie od urzędu. Także współpracę z urzędem należy ocenić raczej pozytywnie, natomiast to jest współpracę z konkretną osobą, to trzeba ocenić indywidualnie, a tego robić nie będzie. Tak jest. I tutaj znowu się pojawia pytanie odnośnie partii politycznych, czy na pana dzielnicy, konkretnie jest pytanie właśnie na pana dzielnicy, czy to jakoś wpływa, ta partia polityczna, partie. No to już odpowiadam. U nas w dzielnicy 21 radnych, 7 jest członkami Platformy Obywatelskiej.
Teraz policzę, jest jeszcze członkowie Platformy, są i są członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Z Prawa i Sprawiedliwości mamy w tym momencie chyba 4 członków. No i tak, ja osobiście reprezentuję Platformę Obywatelską. I mogę śmiało stwierdzić, że nikt na mnie żadnych nacisków nigdy nie wykonywał, albo podejmował jakieś konkretne działania w dzielnicy tak, żeby zrobić tak, jak ktoś tam chce, albo jak jest dobrze dla kogoś tam. Przy czym, mając świadomość, że reprezentuję siebie, że reprezentuję dzielnicę i w jakimś sensie też ugrupowanie z tego pochodzenia, staram się działać roztropnie i nie robić głupstw, no, najzwyczajniej. I to jest jedyny wpływ, czyli może trochę większa odpowiedzialność, bo odpowiadam nie tylko za wizerunek własnej dzielnicy, ale też za wizerunek ugrupowania wizerunek, że chociaż mam świadomość, że nie wiem, co w tym większym mają panowie góry, którzy robią różne działania, które są akceptowalne, nieakceptowalne, i oni pewnie mają dużo większy wpływ na ogólny wizerunek. Ja mam takie pytanie, które mi się od razu wychodzi za mną. Od tego momentu, kiedy tutaj ta pani powiedziała, że to jest pewnego rodzaju inwigilacja. I też powiedziała taką ciekawość, która właściwie wydaje mi się oczywista, chociaż może nie dla wszystkich, że przynależność do partii politycznej jest pewnego rodzaju stygmatyzuje tą osobę. I czy może pan odczuwa, albo czy pan nie odczuwa właśnie czegoś takiego, że tutaj na radach to są takie właśnie, on jest z PO, to on jest taki, jaki owaki. Czy to raczej poziom już radnych jest na tyle wysublimowany, że to już jest normalne, tak, że to jest PO, to jest PO. Nie, to nie robi różnicy. Ja nie czuję, że to jest gdzieś asertywny i oddolny, także nie ma problemu. Natomiast prawda jest taka, że radni, powiedzmy, nazwijmy to opozycyjni, tak? Czyli ci, którzy nie są, no bo nas większość ma Platforma i osoby niezależne, którzy rządzą dzielnicą, a Prawo i Sprawiedliwość jest zaangażowane w działania dzielnicy. Myślę, że indywidualnie, w zależności od osoby, w różnym stopniu, ale jeśli mamy głosy, które są na nie, to najczęściej pochodzą właśnie z tej grupy radnych, a nie z innej. Więc myślę, że bardziej to jest jakieś takie podświadome może działanie danych jednostek, niż jakieś zamierzone sterowanie, że wy jesteście z innego rodzaju czy z tego, bo tak naprawdę o tym się w ogóle nie mówi. Ja tego nie... Nigdy tego nie poruszałem na sesjach, nigdy to nie pada w żadnej dyskusji. Nie kierujemy się też tym przy jakichś konkretnych działaniach. Oczywiście może z wyjątkiem pierwszej sesji, gdzie po prostu każdy próbuje uzyskać większość, no to jest normalne. To pierwsza sesja to jest jakby odosobniony przypadek, prawda? Natomiast dla mnie to mnie to nie stygmatyzuje i nie stygmatyzuje osób, bo mimo że są z Prawa i Sprawiedliwości, to są wśród nich różne osoby i takie, z którymi można porozmawiać i współpracować, które włączają się w pracę, i takie, które są bardziej obstrukcyjne. To już cecha osobowa. Myślę, że jak mieli na przykład więcej danego typu osobowości, to ta różnica, powiedzmy, w poglądach byłaby większa, mniejsza, i to do tego bardziej się sprawa. To mimo wszystko decydujemy jednostki, bo to jest poziom, w którym nie rozmawiamy o tym, jak zmieniać kraj, tylko rozmawiamy o tym, czy remontować ten chodnik, czy tamten. To byłaby jakaś abstrakcja, tak jakbyśmy tutaj uprawiali jakieś igraszki polityczne i stronimy od tego. No. Teraz pytanie takie, właściwie jedno z ostatnich, już może 16. A co pana zdaniem dzieje się teraz najważniejszego, czy ważnego w dzielnicy? Jakie są jakieś najważniejsze działania, tego typu rzeczy, najpilniejsze potrzeby, problemy? Dobrze, więc tak dziwnie powiem, nie wiedział. Natomiast dobra, to tak naprawdę dziennik, w ogóle zanim odpowiem bezpośrednio to pytanie, to... Muszę się odebrać. Dobrze. Kochani, odzwonię, bo jeszcze nie mogę odpowiedzieć. Tak naprawdę to dzielnica żyje takim trochę cyklem rocznym. Zaczyna się rok, mamy świadomość, że mamy jakiś tam budżet. Znaczy muszę zacząć w środku tego cyklu, bo on jest koło, na początku nie widzę, czy mam.
mamy sytuację, w której mamy wiemy, ile mamy środków i podejmujemy jakieś korekty uchwał, które podjęliśmy rok wcześniej na rozdziału środków na kolejny rok. Jak wchodzi też w fazę taką realizację, dostaniemy środki, to myślę, że dzieje się to, co jest najważniejsze. Czyli realizują się inwestycje lub remonty, które kreśliliśmy. To jest chyba taka esencja tego tematu. Potem się pojawia planowanie nowego budżetu, propozycje kwot zawsze są ustalone w oparciu o budżet roku wcześniejszego, więc się rozdziela te środki, potem przychodzi informacja o niej rzeczywiście, więc się koryguje to, potem zaczyna nagrodę, robi się znowu korektę i tak to wygląda od kuchni. Oprócz tego pojawiają się na pewno takie istotne lokalne wydarzenia, jak dni dzielnicy, jak jakieś dożynki w jakiejś części dzielnicy, czy jakiś festyn, który jest stałą taką tradycją, bo akurat nasza dzielnica to jest ta część, która już jest rzeczywiście miejska, ta część, która jest jeszcze taka półmiejska, bo niedawno przyłączona, to jest najmłodsze części naszej dzielnicy, które jeszcze kiedyś były wsią, prawda, i tam są inne tradycje, inne podejście do pewnych rzeczy. I to tak jakby determinuje to, co w danym momencie jest najważniejsze w dzielnicy. No, najważniejsze na pewno w tym momencie jest realizowanie tych remontów, które są w tej fazie finalnej, czyli część jest zrealizowana już, część dopiero idzie do realizacji. Akurat w naszej dzielnicy wyznaczyliśmy na przykład, że biuletyn dzielnicy będzie wchodził raz na kwartał, więc takimi istotnymi momentami życia dzielnicy jest też to pojawienie się tego kwartalnika, gdzie jest jakaś komunikacja z mieszkańcami. Są to właśnie pojedyncze, poszczególne imprezy lokalne, czy też jakieś uroczystości w danych placówkach. To znaczy przez pryzmat radnego, takiego zwykłego, być może to nie jest istotne, przez pryzmat całej dzielnicy to nie jest istotne, ale lokalnie w dzielnicy dana uroczystość może mieć istotne znaczenie. Czy to jakaś rocznica szkoły, o 50-lecie danej szkoły, gdzie tam część mieszkańców naokoło nie chodziło do niej i tam dzieci chodzą, albo nie mają wnuki, to się czasem nie zdarza. Więc to też są takie rzeczy. No, a oprócz tego i oczywiście oprócz sesji, czyli takiego miesięcznego cyklu dzielnicy, czyli mamy komisja, sesja i tak leci to w kółeczko, no to jest ważną rzeczą tak naprawdę właśnie współpraca z mieszkańcami. To znaczy, jeśli przyjdą, to żeby nie poczuli się zbyci, żeby poczuli, że po pierwsze, nigdy nie kłamie, czyli szczerze im się powie, co jest możliwe, co nie jest możliwe i jak to będzie wyglądało czasowo. I bardzo często wtedy są ludzi niezadowoleni, bo niestety tak to wygląda, że nawet jeśli my chcemy coś zrobić, to my planujemy w cyklu z rocznym wyprzedzeniem. Więc jeśli my dzisiaj już zaplanować na przyszły rok, to jak ktoś do nas przyjdzie z pilnym problemem i myśli, że musi to być zrealizowane natychmiast. Jest to ważne, ale jest to równie ważne jak rzeczy, które już mamy na liście i te, które robiliśmy w tym roku, to możemy powiedzieć szczerze, że oczywiście to wchodzi w rachubę, ale w 2014 i on sobie przeżywa szok, ale generalnie to funkcjonuje. Oczywiście są rzeczy, które są na przykład na tyle małe, że da się je wpleść w te remonty, na przykład bieżące i tak dalej, ale tak jakby najważniejszą rzeczą jest właśnie ta współpraca z mieszkańcami, bo to są dziewięć. Teraz pytania z zakresu czy budżetu partycypacyjnego. Mhm. Czy może słyszał Pan w ogóle o budżecie partycypacyjnym? Czy Pan zapewnia na myśli sposób dzielenia środków budżetu miejskiego? Tak? Bo budżet dzielnicy to jest umowne na słowo, a tak naprawdę to jest część wycinek budżetu miejskiego. No i na tym cała sprawa polega. Wiem, że w pracach nad statutem były pomysły, żeby te budżety dzielnicy wynosiły 5% dochodów własnych miasta, ale ze względu na to, że zostały to negatywnie zaopiniowane przez chyba prezesa Rady Ministrów albo przez jakąś instytucję rządową, która opiniuje statuty, no niestety tutaj nie orientuje się, kto to robi, ale chyba prezes, no to nie udało się wpisać takiego szczególnego progu, bo tym tak jakby Radzie proponuje budżet prezydent, prawda, więc i Rada go zatwierdza, więc można narzucić z góry rang procentowy rozdziału środków budżetowych, bo o tym decydują stosowne gry. Więc tego to tak nie może wyglądać. No i co? I ten wycinek, który jest przenośny dzielnicą, gdzie rozdziela się według tych właśnie algorytmów, których wcześniej mówiłem, że niekoniecznie zawsze są idealne i
mogły być już zweryfikowane o chwilę obecną, bo się chyba trochę już przedawniły. No i możemy coś porozmawiać o tym budżecie, tylko nie wiadomo to, o czym pan przedawał. Tak, słyszałem, jak pan. Ja go posłyszałem, znaczy chodzi nam tutaj raczej o to, o możliwość zaangażowania mieszkańców, załóżmy, że jest budżet dzielnic, tak? Że jest pewien procent tej kwoty, tego budżetu, o którym mogą zdecydować o wydatkowaniu sami mieszkańcy tej dzielnicy, tak? Mhm. Czyli czy widziałby tu pan jakieś możliwości albo ewentualne zagrożenia, które by z tego mogły wynikać i czy państwa dzielnica byłaby na to przygotowana? I połączenie potencjalnych zaangażowania obywateli. Tak, tutaj lepiej skończę teraz konstruowała pytanie. No to teoretycznie zupełnie mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. Mieszkańcy angażują się to w 100%. Ponieważ wybierają radnych, a radni decydują o budżecie, czyli reprezentują mieszkańców. I to taka byłaby odpowiedź, taki jest zamiar, taka jest definicja, tak to funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście można byłoby pokusić się trochę inne rozwiązanie, czyli wydzielić jakąś pulę pieniędzy, żeby mieszkańcy w formie jakiegoś głosowania zdecydowali na co to przeznaczyć. Przy czym? Jak wydzielić środki dla obszarów, czyli czy byśmy robili to osiedlami, czy ulicami, czy może jakimiś kwartałami dzielnic, nie wiem, jakbyśmy to mieli wymierzyć właściwie. Bo to pytanie jest o tyle istotne, że przy budżecie na dane zadanie, na przykład utrzymanie dzieleń około 400 tysięcy, jakbyśmy to podzielili na osiedla, to wyszłoby, że mamy po 30 tysięcy na przykład na osiedle. Tylko że tak, jedno osiedle, na przykład Azory, ma 15 tysięcy. Osiedle Krawocza Górka ma 7 tysięcy, Górka Narodowa ma 5, a jeszcze nie ma dwa, więc równo nie możemy to podzielić. Różnie są rozłożone ogródki odalskie, nie za bardzo da się podzielić. Także nie byłoby się takiego rozwiązania. Choć mam świadomość, że gdybyśmy zrobili spotkanie, 100 mieszkańców przyszło i zadalibyśmy im pytanie, na co państwo te 100 tysięcy, to po pierwsze, zostalibyśmy bardzo dużo pytanie rzeczy i znajdowałyby się na niej na przykład rzeczy, które są głównie realne na 100 tysięcy. I nie dlatego, że normalnie nie da się ich zrobić za 100 tysięcy, tylko że gminie Miejskie Kraków akurat to kosztuje zazwyczaj więcej. No bo wiem, dlaczego inwestorzy skutecznie konkurują w przetargach tak, żeby te kwoty rzeczywiście nie wiem, badania są wysokie w naszej ocenie, wydaje się, że mogą być niższe, ale są wybierane w przetargu, więc nie możemy ich kwestionować, prawda? Ale nie zmienia to faktu, że też wyobrażenie mieszkańca jest inne od środka, które są konieczne przeznaczenia na pewne rzeczy. Na przykład pani przychodzi i mówi, zróbcie nam przejście dla pieszych tutaj. Mówi, no dobrze, proszę, ale nie mam pieniędzy. No, ale ile to jest? 500 zł, wziąć farbę, wymalować i będzie przejście, prawda? No dobra, jak wymalować, to może i będzie 500 zł, ale trzeba uzgodnić projekt drogowy, ustawić znaki, wymazować, obniżyć chodnik i wychodzi 12,5 tysiąca. I to już nie jest tak, że przyjdzie pani i kot mamy, prawda? Więc brak tej świadomości bardzo by utrudniał znalezienie projektów, które byłyby rzeczywiście możliwe do realizacji przez mieszkańców w bezpośrednim jakimś tam udziale, prawda? Więc przez pryzmat tego to byłoby może nie najlepsze rozwiązanie, albo inaczej to byłoby na pewno duże zagrożenie. Na pewno duże zagrożenie byłoby to, że moglibyśmy w ten sposób pozorom dość mocno skłócić między sobą mieszkańców. Bo przykładowo poszlibyśmy między 5 wieżowców i każdy z nich chciałby remont chodnika pod swoim blokiem załóżmy. Albo każdy by chciałby pod swoim blokiem, ale oprócz tego każdy by znalazł się grupę, która chciałaby jeszcze prac zabaw, nie by chcieli parking. A ktoś by stwierdził, że potrzebujemy, nie wiem, wyremontować szkoły, to i dzieci tam chodzą, prawda? Albo zbudujmy żłobek, chociaż oczywiście ten pieniądze nie jest, no ale to wpadałoby tak dużo racjonalnych pomysłów, że nawet jakbyśmy nie jakoś fokusowali, potem zeszli do 5 czy 6, na którym byśmy głosowali, to mielibyśmy potem taką sytuację, że sąsiadka by skinie tam na tała i mogłoby to, to byłoby też na pewno jakieś zagrożenie. Przy czym może nie bezpośrednio mówię mieszkańcom, że mamy środki, damy wam i coś tam zróbcie, ale pośrednio zrobiliśmy taką pomoc. Znaczy przyszli do nas mieszkańcy, powiedzieli, że na osiedlu Krawocza Górka jest miejsce, w którym był plac zabaw i teraz stoją tam samochody, bo wymontowane zostały piaskownice, a tam był ten asfaltowy, że nie inaczej się robiło, to prace inne były normy. I że oni nie chcą, żeby tam pakowały samochody, to w środku siedla, tam się dzieci bawią, tam oprócz stoją, to wystarczy, chcą siedzieć.
No to podjęliśmy inicjatywę, to 150 odpowiednie znaki, wygodniliśmy się z Straży Miejską, policja była w to zaangażowana, żeby te znaki powstały, żeby tam rzeczywiście je egzekwować. No i oczywiście udało się wyeliminować parkowanie na pewien czas. I wtedy wpłynęło pismo 100 mieszkańców innych, że oni chcą tam parking. Więc stwierdziliśmy, że przy ewidentnym natężeniu dwóch grup mocnych, przy czym jedna była moim zdaniem mniej liczna, jeśli chodzi o tą sferę podpisów, czyli tam nie zbierali może tych podpisów, ale było kilka osób, które notorycznie są właściwie te same pisma, nawet nie odpowiadaliśmy jeszcze, na niektóre nawet szczerze nie odpowiadaliśmy, ale nie mieliśmy ustnej odpowiedzi, już nie udzieliliśmy żadnej innej, bo to było bez sensu. No stop to samo wpływało, a ta druga ograniczała się tego jedno pisma, ale wyraźnie było stanowisko, było dużo podpisów. Zorganizowaliśmy spotkanie tam, jak się okazało, że ewidentnie po przyjściu tam 100-150 osób, no nie wiem ile tych osób było, szacujmy, że między 80 a 100. Optycznie nikt nie miał większości, ludzi było bardzo blisko równowagi, stwierdziliśmy, że zrobimy sondaż. Zrobiliśmy sondaż, rzeczywiście jakiś pan nas posądza, bo tam użyliśmy słowa, że takie mini referendum, żeby nie chodziło o umowną sprawę. Więc pan nas do prezydenta, do Rady Miasta do nas pisał, nie pisałem mu osobiście, mówię szczerze, i jeszcze jeden komisji decyzyjnej Rady Miasta, że jak możemy robić referendum, że to jest nielegalne, bezprawne, że nie w oparciu bez prawa, że no i wymienia jakieś różne rzeczy, żeby to odwołać, że może to jest skandal i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay. No w każdym razie taki pan się też znalazł wśród tych wszystkich mieszkańców. Nie zważając na co zbytnio, zrobiliśmy ten sondaż. Tak chciał, że wynik był dokładnie 100 głosów remisowych, po 171. Także ciężko było w to wierzyć, nawet na szczęście był ten pan, który właśnie ten szum robił. Był jakiś jeszcze jeden pan, który mogli to obiektywnie potwierdzić, że reprezentowali się taką bardzo rozumiem, żeby potwierdzić, że to nie było żadne szwindy. No i temat trochę wrócił do nas jak piłeczka. Ale myślę, że jakoś tam z czasem coś zrobimy i to też jest trochę odpowiedź na to pytanie, prawda? Czyli to najlepiej najdobitniej pokazuje, że gdy damy prawo wyboru mieszkańcom, to tych głosów, tu były tylko dwie możliwości, a i tak było bardzo ciężko podjąć tę decyzję i nie została ona podjęta przez mieszkańców. Tylko w sytuacjach ewidentnych by się to udawało, ale to też widać bez udziału powiedzmy każdej osoby, prawda? Bo to już rozsądny radny swojego okręgu wie, co jest najbardziej pilne ewidentnie, prawda? Gorzej jak zaczyna szukać czegoś na siłę i wtedy mogę że wymyślić jakąś pisturę. Także tak, niech to będzie odpowiedź na to. Okej. To dziękujemy za tą długą odpowiedź i bardzo treściwą. I ostatnie pytanie o osobowość prawną dzielnicy. Czy pana zdaniem dzielnicę powinny posiadać odrębna osobowość prawną? Czy ułatwiałoby to pewne rzeczy? Znaczy, po pierwsze, organizują się te dzielnicy. Wszystkie zadania musimy realizować przez zwery biokręt. Czyli to jest, nie jest tak, jak ja myślałem, że państwo organizują przez urząd miasta w jakiś sposób. No to jest też jednostka miejska. Tak. Także czyli to państwo organizują przez... My organizujemy przez Zarząd Miejski, ma osobowość prawną, jest jednostką kultury miasta. Jak najbardziej się wpisuje zadanie Świętej Dzielnicy, więc tym bardziej powierzamy to zadanie. I wiele dzielnic tego robi. Szósta dzielnica też naszej powierza, naszemu dworkowi na pewno i chyba jakieś inne jeszcze dwie ja również, także to jest dość powszechna sprawa. Zresztą w Hucie też jednostką kultury, która powierzają to zadanie. Pani, która tam przewodniczy komisji, jest też kierownikiem jakiejś jednostki kultury w Hucie i właśnie tam realizują to zadanie. No w każdym razie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moglibyśmy występować w projektach unijnych. Teraz nie możemy żadnego wypadku. A szkoda, bo niektóre rzeczy można byłoby zrobić ze środków unijnych, co jest niemożliwe przy obecnej, no, przy obecnym braku, tak, systemie, przy braku łaskowości prawnych. Także myślę, że to, co na sam początku mówiłem o roli dzielnic, że trzeba było zwiększyć to dalej, to właśnie zmierzało też do tego, żeby miało własną osobowość. No to jest istotna rzecz, także odpowiedź na to pytanie muszę zdecydowanie tak. Okay.